Cześć, tu Ernest. Dzisiaj do gry o 7 rano weszła mała aktualizacja. Bardzo mała, bo prawie nic się nie zmieniło. W trybie kreatywnym dodano nowy zestaw budowli o tematyce Dzikiego Zachodu. W ustawieniach gry za to, tak jak obiecano, w końcu wyłączono Legacy Aim'a, czyli klasyczny sposób celowania. Uwaga, to dotyczy tylko graczy na padach, którzy z tego korzystali. Poza tym do gry dodano jeszcze jedną rzecz, ale na dzień dzisiejszy jest ona ukryta w plikach gry. Misja Oro odblokuje nam po pierwsze jego złoty zbierak. Widzicie go teraz w tle. Jest niezły. Nie za duży i ma fajny efekt wizualny uderzania. Drugą nagrodą główną za tą misję będzie również złote malowanie. Co tu dużo mówić, to złote malowanie. Wygląda prawie jak dotyk Midasa, ale na tym malowaniu są różne wzorki. Aby odblokować te dwie nagrody, będzie trzeba wykonać dwa dowolne wyzwania z tej misji. Co ciekawe, według plików gry te zwykłe wyzwania mają wynagradzać po aż 100 tysięcy expa każde. To w sumie 400 tysięcy expa za proste wyzwania. To można zrobić na naparzance, to też, bo medale są za eliminację i tak dalej. To w sumie też, a to nawet trzeba. Teraz pytanie, jak tą misję zdobyć? Przypuszczam, że tą misję otrzyma każdy, kto odblokuje skina Oro. Nie wiadomo jednak jeszcze, czy Oro będzie w końcu skinem za wyzwania, czy skinem w sklepie za 2000 fałdolców. Jeśli ma wejść do sklepu, to wejdzie pewnie niedługo. Może nawet już w tym tygodniu. Warte uwagi jest to, że w jego zestawie jest jeszcze lotnia. Ona będzie pewnie w sklepie. Możliwe też, że te wyzwania wyjdą wraz z drugim tygodniem misji Miałśniaka. W ten czwartek. Pozostało nam tylko czekać. Wracając już do samej gry, to odblokowano kilka nowych technologii dla obu drużyn oraz nową operację. W tym trybie na jednej mapie rywalizuje między sobą 16 czteroosobowych drużyn. 8 par drużyn przez kilka minut równocześnie walczy w różnych miejscówkach na mapie. Bitwę drużyn wygrywa ta drużyna, która zdobędzie więcej eliminacji przed końcem czasu. Zwycięskie pary przechodzą dalej i walczą między sobą, a przegrane odpadają. Co każdą nową rundę dobiera się nową technologię. Ten tryb podoba mi się, o wiele bardziej niż ten pierwszy. Jeśli chodzi o ten update, to chyba to było do pobrania. Nie naprawiono jeszcze na przykład harpuna. Niestety, dalej nie można nim przyciągać przedmiotów. Jak już mowa o błędach, to poza tym, pewnym trikiem, można wejść do skarbca w agencji bez karty. Potrzebujecie tylko motorówki i rzuconych pudełek. Same przygotowania mogą być dość ciężkie i nie wyobrażam sobie nikogo, kto zrobiłby to w zwykłej grze. Łatwiej byłoby chyba zdobyć kartę. A więc, motorówkę trzeba zamknąć w boksie w dokładnie tym miejscu. Pod nami tutaj jest skarbiec. Motorówka musi być zamknięta, nic nie może wystawać za boksa. Teraz z miejsca pasażera postawcie piramidkę, a następnie dwa pudełka. W taki oto sposób. I jesteśmy w skarbcu. Jeszcze przed otwarciem. Na platformie za to można wyhaczyć jedną ze skrzynek ze skarbca, nawet jeśli jest zamknięty. Zobaczcie sami. I to w sumie tyle. Poczekałem dzisiaj do wieczora. Miałem nadzieję na to, że coś ktoś ogłosi, ale no nic. Ja już dziękuję za oglądanie i na koniec zapraszam was do obejrzenia prezentacji skina Oro w grze. I to tyle. Do zobaczenia w busie bojowym.